Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i dzisiaj kolejny odcinek z oczywiście naszej serii typowania naszego Majora w Sztokholmie. Poprzedni odcinek, generalnie bardzo was przepraszam za to, że on pojawił się dość później, już kilka dni grubo po tym jakby po możliwości zatwierdzenia typów, więc przepraszam, ale chciałem jakkolwiek, żebyście mieli moje właśnie predykcje co do właśnie fazy pretendentów. O dziwo, bardzo fajnie to wyszło, mamy tutaj 3, 4, 5, 6, 7 punktów na tutaj chyba bodajże 10 możliwych, bo tutaj nie trafiłem Heroic 3-0 i Biggie nie trafiłem. Wyszło Entropic, wyszło jeszcze co? Wyszło oczywiście Heroic, no i 3-0 zrobiło Copenhagen Flames. Teraz mamy oczywiście fazę Legend. Mamy tutaj wszystkie te drużyny, które do tej fazy Legend się przedostały i oczywiście awansowały z jakichś tam innych oczywiście poprzednich turniejów. Generalnie na 3-0 od razu, jak mówiłem w poprzednim filmie, jak oglądaliście, Natus Vincere. To jest mój faworyt do wygrania tego turnieju. Dalej 0-3 daje Evil Geniuses, powie się ła kurwa antypolak, bo oczywiście Michu w składzie Evil Geniuses, ale daje to Evil Geniuses jak zapewne większość, bo no po prostu Evil Geniuses nic nie gra, oni ledwo co na tego Majora się dostali. Dalej wydaje mi się, że przejdzie Copenhagen Flames, raczej na pewno, bo oni są naprawdę w gazie teraz. 3-0 z fazy pretendentów to nie jest wynik, który można lekceważyć, więc daje tutaj Copenhagen Flames, drużyna bardzo mocno w gazie. Dalej daje Ninjas in Pyjama, potem wydaje mi się, że FaZe Clan, które również zrobiło 3-0, powinno na spokojnie poradzić sobie i wyjść. Dalej, tu już zaczynają się, powiem szczerze, mam powoli schodki, bo Vitality naprawdę bardzo mało osób daje, jeśli chodzi o przejście do następnej fazy i nie wiem, czy nie odpuścić sobie ich. Generalnie w fazie pretendentów mówiłem wam, że chcę dać Tailu 0-3 i Godsend, ale Godsend w ostatniej chwili zmieniłem na Copenhagen Flames i stwierdziłem, że Tailu nie daje na 0-3, więc chwała mi za to, że tego nie zmieniałem i faktycznie płakałbym, jakbym, tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, że płakałbym jak zawsze, jakbym to zmienił. No i teraz po prostu zrobię tak, żeby jak najbardziej było to zgodne z moimi predykcjami, czyli dam NC. Wydaje mi się, że to już właśnie przyszła pora NC na Majora i NC wydaje mi się, że wyjdzie z tej fazy Legend. Mam bynajmniej nadzieję, dwóch Polaków w składzie, mam nadzieję, że bynajmniej lepiej im pójdzie niż Michowi, który typuje na 0-3 tutaj. I dalej, słuchajcie, Entropic to też jest mocna drużyna, która pokazała kawał dobrego CS-a w fazie pretendentów, szczególnie z Astralis, ale wydaje mi się, że jeszcze Team Liquid, oni pierwszy mecz grają z jakąś właśnie mocną drużyną, chyba z Copenhagen Flames, nie jestem pewien, albo z Entropic? Z Entropic chyba gra Liquid, więc to też jest, kurczę, ciężka decyzja. Wydaje mi się, że Astralis nie wyjdzie. 0-2 w ogóle, to był hit, co Astralis pokazała na tym turnieju. I to nie w pozytywnym znaczeniu. Furia wydaje mi się, że nie dadzą rady. Gambit też może ładnie ukąsić, tylko kurczę, jest naprawdę tyle fenomenalnych drużyn, a tylko 7 można tutaj wybrać. Nie wiem, dam może G2. To jest w sumie jedna loteria, G2 dawanie. I teraz zobaczcie, ile tu fantastycznych drużyn zostało. Został Entropic, VP, Heroic. Heroic też mogło mieć 3-0, a finalnie wyszli z bilansem w ogóle chyba 3-2, tak mi się wydaje. Albo 3-1, nie pamiętam, ale VP, wydaje mi się, że nie wyjdzie. 24 hours later. Coś mi się tak wydaje, że to Entropic może jeszcze naprawdę ukąsić i może pokazać jeszcze kawał dobrego CS-a. I chyba tak to zostawię. To jest finalny mój pikem. Nie będę tu nic zmieniał. Wydaje mi się, że 5 punktów jak najbardziej tu mogę zdobyć. Jeżeli nic się nie wysypie, to Evil Genius powinno dać radę. Dużo też ludzi typuje Mouse 0-3. Też nie zagrali fenomenalnie w fazie pretendentów. No to mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. To jest minimum według mnie, jeśli chodzi o to, co my możemy zdobyć z tego pikemu. Jeśli chcecie oczywiście typować jak ja, to dajcie znać, czy będziecie typować jak ja, czy coś byście tu mimo wszystko zmienili. No i czekamy potem na fazę mistrzów i próbujemy zdobyć ten diamentowy żeton. Jak mówię, moimi faworytami jest Navi, mimo wszystko. Mam nadzieję, że w końcu ten pierwszy major będzie wygrany przez Simpla. No i generalnie, masz do wygrania gościu skina. Masz tutaj skiny, magazyn ze skinami dla widzów. Napisz jakiegoś skina oczywiście chcesz, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę pod filmem, w komentarzu napisz właśnie, co sądzisz o tym pikemie. Czy typujesz jak ja, czy zmieniasz coś, czy zostawisz jak ja. Czy pójdziesz tutaj za moim głosem, bo faza pretendentów o dziwo poszła bardzo przyzwoicie generalnie. Zobaczymy, jak pójdzie na fazie Legend. Mam nadzieję, że pójdzie mi równie dobrze i bynajmniej te 5 punktów zdobędę, bo nie ukrywam, że poprzedni żeton mam złoty, nie diamentowy, jeśli chodzi o Berlin, bo w T1
wtedy akurat żałowałem właśnie, że nie poszedłem jak wszyscy. Tutaj Mibr dałem na 0-3, tutaj to mi zepsuło cały pikem. A wtedy chyba Dreamiters właśnie 0-3 zrobiło. Mówię, nie, ja w nich wierzę, ugrali mi trochę pieniędzy, to zostawię ich i dam Mibr. No to tak to zostawiłem, że tutaj poszedłem YOLO i dałem na NC. Ale generalnie troszkę na minus jestem na tym majorze, tak z 300-400 dolków, więc możecie też się pochwalić, czy obstawiacie coś, te mecze, czy wam wchodzą. No i generalnie, czym byłby... O, zobaczcie! Teraz, kiedy nagrywam film, zaktualizował się żeton. Zobaczcie, mam już srebrny żeton. Właśnie teraz zostały zaktualizowane te zadania. Trzymam wykonane, no i teraz musimy wytypować 5 drużyn, które awansują z fazy legend. Czyli mam już ten srebrny żeton. Jest git. Akurat teraz na odcinku się fajnie zaktualizowało. No i oczywiście autograf też się pojawią z tych drużyn, które wyjdą, nie? Dobra, no to czym byłby mój odcinek bez sądu openingu? No, bierzemy 10 sztuk z fazy legend. Nie, weźmiemy 5, bo ja chcę jeszcze kilka pojemników otworzyć właśnie z fazy pretendentów. Dobra, mamy nasze pojemniki, 5 pojemników z fazy oczywiście legend. Na poprzednim filmie w ogóle trafiłem złotą naklejkę Evil Geniuses, więc mówiłem, śmieszkowałem sobie, że pewnie... O! I znowu poleciało! Wtedy trafiłem i na szywkę złotą, i właśnie złotą naklejkę Evil Geniuses, więc mówię pewnie, o kurwa! Tutaj CS mnie podpuszcza, że kibicował Evil Genius, no ale... No nie, jak mam taki pikem, to ja będę tutaj kibicował, ale żeby 0-3 zrobili. No, przepraszam, sorry Michu, ale nie graliście fenomenalnego CS-a, oczywiście, jak były te kwalifikacje do Majora. Tam naprawdę ledwo co i Wilgenius się dostało. Lecimy dalej, dwie jeszcze te kapsułki kupimy. Ojejku, Liquid tam było! Taka ładna jest ta naklejka Liquid, ale ostatnia teraz, okej. Okay. Lecimy, nie ma co tutaj się jakby... Główki ten. Dobra, mamy Navi. No to ewidentnie chyba oznacza, że Navi wygra Majora. Haha. No i tak jak powiedziałem, teraz 5 pojemników z kandydatami. Tutaj jest do trafienia naklejka. Copenhagen Flames. To jest tak piękna naklejka. Mam nadzieję, że uda mi się ją zdobyć. Mamy Godsend! To wygląda naprawdę ładnie ta naklejka. Na pierwszy rzut oka tak nie skupiałem na nie uwagi, jak tutaj patrzyłem w podglądzie, coś do trafienia, ale to, ojejku, czerwona przeleciała, ale to jest naprawdę ładna naklejka, jajaj! Dajcie znać, czy chcecie w ogóle jakiś opening, może 100? 300 zł wtedy by nam, tak? Czy chcecie opening 100 tych kapsułek? Dajcie znać w komentarzu, to może wydam pieniądze i trochę tych kapsułek otworzymy. Lecimy dalej. Kolejny pojemnik, tak właściwie, Tailu. Tailu złote jest coś warte, to jest w ogóle najdroższa złota naklejka. No bo wiecie, Chińczyki tam lubią sobie inwestować w te naklejki rodaków, chociaż... VP! Ej! To też jest bardzo ładna naklejka, kurde bela! No ale ta naklejka niestety tylko dyszkę kosztuje. Naklejka Godsend niecałe 4, ale i tak są to bardzo ładne naklejki, które i tak sobie przechowam, bo po co sprzedawać teraz, jak mogą sobie poleżeć w ekwipunku i może kiedyś coś tam będą kosztować. Ale generalnie, jak spojrzymy sobie na mecze właśnie, to Evil Geniuses mierzy się z Face i właśnie dlatego dałem to Evil Geniuses na 0-3, bo jak spojrzałem na ten pierwszy mecz, że grają z właśnie Face, to mówię, nie, Face jest tak rozpędzone. Copenhagen Flames właśnie z G2 gra. Moje typy, jeśli chodzi o te mecze, Face, Copenhagen Flames, tutaj będę kibicował NC z Gambit. Mam nadzieję, że NC pokaże pazura. Pokażę oczywiście, szczególnie z dwoma Polakami. Liquid Entropic, to też mocno 50-50 mecz będzie, ale tutaj Entropic bym dał. VP Vitality, to też jest ciekawy mecz, ale zaryzykowałbym na VP. Na to z Vincere Heroic, na to z Vincere, chociaż Heroic też no fajnie grało w tej fazie pretendentów, ale też noga im się potykała dość często. Nip Mouse, tutaj Nip, myszką nie daje tutaj większych szans, jeśli chodzi właśnie o tą fazę legend. No i Furia Astralis, mimo wszystko Furia. Astralis, naprawdę to jest jedno z gorszych Astralis od lat, więc nie zaskoczę się, jeżeli Brazylijczycy faktycznie to spotkanie wygrają, więc no tak jak mówię, tak się prezentuje mój pikem, jeśli chodzi o fazę legend. Mam nadzieję oczywiście, że bynajmniej te 5 punktów będzie. Naprawdę bardzo ciężko jest tutaj wytypować tylko 7 drużyn, które awansują. W sensie, no 5 musimy trafić, ale 7 musimy wytypować. Do tego drużyna, która będzie miała 3-0, no i oczywiście 0-3. Bardzo ciężki major pod tym względem, a wydaje mi się, że faza mistrzów będzie jeszcze cięższa. Więc oczywiście dajcie znać, jak wytypujecie. No i co, ja się z wami żegnam i...